Z tej strony i zapraszam Was do kolejnego odcinku Gotham Nights, które no, zobaczymy, co się tutaj dzieje. Mamy tutaj opis, który no, zapowiada dosyć fajny odcinek. Zapraszam do oglądania. W pierwszym tutaj scenie widzimy, jak Robin walczy z jakimś przestępcą. Tak, i pragnę przypomnieć, że w tym, no tutaj tym razem Robin jest kobietą, to co w komiksie też było nie powrót Batmana, powrót można Rycerza. I kurczę, ona, mimo że tutaj Batmana nie ma, to radzi sobie dosyć dobrze, no wszystko oczywiście dzięki tym gadżetom Batmana, ale zawsze, kurczę, dosyć fajnie sobie radzi, teraz to sami widzicie, kurczę. Sama jest zadowolona z siebie, że udało się tutaj powstrzymać przestępstwo. Być może to jest pierwsze przestępstwo bez Batmana, co? I no i mi się, że to był Mutant game, Gang, którego trapiło od miesięcy, ale było warto. No cóż. Prawa dla Robin, chociaż no już tutaj członkowie ekipy, no już jej pogratulowali. No i tej. Zaczepię syna Batmana, mówiąc, że no, dlaczego Batman wybierał właśnie obcychnianie swojego syna. To no, oczywiście on odpowiada, że no, musiał mieć swoje powody. To, to oczywiście ta się z niego no, tutaj w tym momencie dosyć mocno nabija. No i tutaj jesteśmy świadkami e, rozmowy przyszłej Badger z Robinem. No cóż, fajna tutaj rozmowa jest. Tutaj, no, oczywiście Stefanie mówi, że łatwo tutaj z Batmanem no, połączyć, więc no, tutaj, no, coś jest nie tak. No czyli oczywiście ona wszystko wie, Stefanie. No i to mi się, że tutaj Kultowąz chcieli tutaj zamordować wszystkich Wayne'ów. No, co tutaj no, chyba im się udało na to wygląda. Przynajmniej tak mówi. Jego syn. Pamiętajmy, że on tutaj no, wszystko czytał, te notatki, więc no, do, dzięki tym notatkom się tego dowiedział. Aczkolwiek no, nie dowiedział się wszystkiego, no bo ostatnie za stronę zabrała Robin. Czyli możliwe, że ona jest z kultem razem, co? Oczywiście nie, nie Batwoman, tylko Batgirl. Chyba powiedziałem Batwoman, nie. Chodziło ani o Batwoman, ani o Batgirl, to nie o nie. Chodziło o Robin. Co oczywiście, no będzie mi się tutaj mega mylać tutaj w, tym, w tej serii z umówień, no bo no, robin jest kobietą, nie? Tam raz była, no zdarzyło się tutaj. I także jest tutaj cały czas robinem. No, dosyć dziwne. Ale ona na pewno pod koniec sezonu przestanie być tym robinem. No i cóż, sterowy z GCBD został rozwalony. Tak tutaj. I to najprawdopodobniej jest tego gangu Robota, mutantów. No i wszystko jasne, tutaj, wszystko. Przez tego lidera, którego zamknęła właśnie Robin. Kolejna akcja, no i tym razem tutaj no... Robin... Wpada no. z zasadzka. no i tutaj tym razem no Mutant jest górą. Ale o dziwo ratuje ją... No... Jakby to powiedzieć? Syn Batmana! Czyli no przyszły Batman, można tak powiedzieć. Oczywiście on tym ma no, problem z tym, że tutaj on tutaj pomógł, co tutaj robi, nie? No właśnie, tutaj, no właściwie, gdyby nie ono, to tutaj by słabo skończyło. No i z, z ekipie udaje się znaleźć pojemniki, no ale one, one są puste, co oznacza, no, że hm, są za późno. No tutaj wszyscy, tutaj, no burza mózgów jest, co tutaj się właśnie wydarzyło. Ale tutaj duela, no tutaj jest królem tutaj tej sytuacji, no bo wszędzie tutaj, w każdym serialu, nie wszystko powaga tutaj, ona tutaj, no troszkę taka do zaszaleństw i tutaj, no jadaczka jej się nie zamyka, co oczywiście tutaj moją sympatię, no od początku zyskała, no i no coraz bardziej skojołowczak, to jest jedna z fajniejszych postaci tutaj. No i następuje atak na tej imprezie, który jest Stefani, czyli no przyszła Badger i cóż, no teraz mutanci, przynajmniej ten gang, no mówi, że teraz mogą, co im się podoba, bo teraz Gotham City jest samo, gdy no nie ma Batmana. No ale zaraz tutaj wszyscy się przekonają, że to no, są w błędzie, bo y, tutaj jest oddział Gotham Nights, który ich na pewno powstrzyma. No i oczywiście nie jest żadną tutaj nowością, niespodzianką, że no nasi tutaj nasza drużyna idzie właśnie pomóc tutaj no i rozbroić te bomby. No i nawet tutaj się sprzymierzają z ich dwie twarzami Harvey Dentem, żeby tylko właśnie te rozbroić bomby. Oczywiście też przy okazji, no, oko o tym Stowarzyszeniu słów mówi, o Trybunale słów Oczywiście on nie chce wierzyć. Harvey Dent. No i widzimy tutaj, gdy tylko chcą odpalić bombę, no to Harvey Dent sił. Na niego rzuca i go powstrzymuje, co tutaj może oznaczać tylko jedno, no Syn Batmana go przekonał. No ale też po tej całej akcji uratowaniu tych ludzi, no to mamy argument sensu między Robin a e, Stefanie Stefanie Grant, no one tutaj się nie będą robić zdecydowanie. I też przy okazji duela jako duela się zachowuje, czy no tutaj troszeczkę złotej się udało ukraść między tutaj ratowaniem tych ludzi, więc no spoko coraz bardziej lubię, a może i nawet coś więcej zobaczymy. No i zegarek, który ukradła, między innymi, no to ma właśnie logo właśnie Trybunału, więc znowu tutaj y, rzeczy, które no, są trybunału. No i teraz nasi bohaterowie się dowiadują, że ten wybuch, który tutaj udremnili, to wszyscy ci goście to byli trybu z Trybunału Słów, co wow. No, przypomina się od razu Emisja z Gotham Nights, nice, gdzie tam właśnie byli wszyscy z trybunału, nie? I tam podsłuchiwaliśmy ich. No, cały tutaj odcinek kończy się, jak ten kolej zostaje zagazowany. A znajduje w samochodzie swoim, no tutaj w właściwie, e, tą monetę z Trybunału Sów z Trybunałem Sów i tutaj, no oczywiście zostaje zagazowany. Czyli no tutaj, no coś dalej tutaj jest i tutaj, no dalej nas trzyma przy tym serialu Trybunał Sów. No i dosyć fajne tutaj między postaciami interakcje. duele jest super jak i też i Stefani no i oczywiście główny bohater wszyscy są w sobie fajni zobaczymy do czego to zmierza no i tutaj widać, że Robin coś tutaj ukrywa I moim zdaniem ona też jest w Trybunale Sów może nawet i ona sprzątała Batmana co o tym sądzicie, zapraszam do komentowania w tym momencie to na tyle, trzymajcie